decyzja o powstaniu nowoczesnej infrastruktury treningowej wraz z nowym stadionem stwarza bardzo dużą możliwość rozwoju i profesjonalizacji szkolenia dzieci i młodzieży, także szkolenia kadr trenerskich, no czy też także sportu osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. Bardzo fajna wiadomość dla nas trenerów wszystkich okręgu chełmskiego, myślę, informacja o budowie bazy treningowej dla naszych chłopaków. Co za tym idzie, myślę, poprawa jakości treningu, rozwój chłopaków, podnoszenie ich umiejętności na takich boiskach, możliwość treningu w dobrych warunkach wpłynie na pewno pozytywnie i w przyszłości dzięki takiej inwestycji kilku z nich będzie myślę przyszłością naszej chełmskiej piłki. Powstanie nowoczesnego stadionu zapewne wpłynie na popularyzację piłki nożnej. No, całe środowisko piłkarskie pokłada nadzieję w rozwoju kultury takiego spędzania wolnego czasu, no właśnie na tym obiekcie.